Cześć, dzisiaj znajdujemy się w Centrum Słonecznego Poznania, gdzie spotkałam się z Klaudią Bojko, koordynatorką, inicjatorką i pomysłodawczynią Kinderlaliów. Cześć Klaudia. Cześć. Witam Cię serdecznie. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie, na zorganizowanie takiego wydarzenia właśnie w Poznaniu? W 2017 roku stworzyliśmy strefę animacji dla dzieci przy juwenaliach poznańskich. To był taki luźny pomysł, żeby po prostu zrobić coś dla społeczności całego miasta. Mamy cały studencki maj, robimy wiele, wiele wspaniałych eventów dla studentów i chcieliśmy zrobić coś dla rodzin z całego miasta. I ten pomysł bardzo, bardzo fajnie się przyjął, spotkał z ogromnym, pozytywnym odbiorem ze strony rodziców i stwierdziliśmy, że chcemy to kontynuować. A skąd nazwa tego wydarzenia i wasze logo, które widnieje nad nazwą? Chcieliśmy nawiązać do tej kultury studenckiej, więc to są alia, tak samo jak juvenalia, integralia, ale ten kinder to jest ten aspekt dziecięcy, więc tak powstały kindernalia, a logo nawiązuje do Poznania. Nasz koziołek, poziołek juwenaliowy, bo to się zrodziło z tych juwenaliów i stąd ten pomysł. Ile czasu potrzeba na zorganizowanie takiego wydarzenia? Ile osób musi się zaangażować, żeby takie wydarzenie przygotować? W tym roku działamy już tak naprawdę od pół roku. Ja nawet ciut wcześniej, bo to był jeszcze czas dobierania tego zespołu, koordynatorów, liderów, bo w tym roku mamy dość rozbudowaną strukturę tego wydarzenia. To wymaga ogromnego zaangażowania ludzi. Ja zawsze mówię, że jak są dzieci, no to trzeba mieć oczy dookoła głowy, więc tych wolontariuszy w tym roku mamy 300. Myślę, że to jest na ten moment wystarczająco, okaże się w niedzielę. No dobrze, to co w tym roku przygotowaliście dla najmłodszych? W tym roku, wzorem ubiegłego, przygotowaliśmy grę terenową składającą się z 10 stref tematycznych. Są to między innymi strefa animacji, z której żaden tego typu event nie mógłby się obyć. Tam oczywiście malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane, w tym roku nowość, zamykanie w bańkach mydlanych, skręcanie baloników, kolorowe warkoczyki. Mamy strefę małego artysty, w której powstaną małomiasteczkowe kindernalia, czyli wielkie miasto z kartonów. Dzieci będą mogły je wymalować różnobarwnymi farbami. Będzie malowanie wielkoformatowe, muzykowanie instrumentami tak naprawdę, które zostały ręcznie zrobione przez naszych wolontariuszy. Mamy strefę małego ekologa, w której chcemy kształtować postawy proekologiczne, będziemy uczyć segregacji odpadu, będziemy robić lornetki z rolek papieru toaletowym, czy sadzić fasole w opakowaniach po jajkach. Mamy strefę małego naukowca, w której dzieci będą robić różne eksperymenty chemiczne, będą mogły podotykać różnych mazi, substancji, coś dolać, coś przelać. Będą też pokazy wybuchających wulkanów, niepękające bańki. Mamy strefę survivalową, strefę integracji, strefę sportową dla miłośników ruchu i sportu. Będą tam tory przeszkód, w tej strefie survivalowej trochę bardziej ekstremalne, jakieś czołganie, jakieś opony, jakaś sieć pajęcza. Oczywiście wszystko w 100% dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Będziemy mieli też scenę, na której będą występy teatralne, również warsztat teatralny razem z improwizacją, w którą włączymy dzieci. Będzie czytanie bajek dzieciom i tworzenie razem wspólnej bajki. Występy, animacje taneczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne, więc pełen przegląd. Do wszystkiego zapraszamy i dzieci, i rodziców. To widzę, że atrakcji nie zabraknie i każdy z pewnością Absolutnie. Znajdzie coś dla siebie, więc mi pozostaje życzyć tylko dobrej pogody, żeby wszystko wyszło jak najlepiej i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.